Znajdujemy się w przepięknej auli byłego kasyna oficerskiego w zespole szkół numer 8. Miejsce na premiery mojej książki wybrałam nieprzypadkowo, dlatego że na początku września weszłam do szkoły, żeby zobaczyć po raz pierwszy te wnętrze i pani w sekrecie powiedziała, że klatka schodowa jest przepiękna, ale przepiękna absolutnie jest właśnie aula i została mi ta aula udostępniona. Kiedy zobaczyłam, jak jest piękna, zapytałam o możliwość udostępnienia tych zdjęć w mediach społecznościowych i mnóstwo osób napisało do mnie, że po prostu nigdy nie widziało tej auli, nie wiedziało o jej istnieniu. Rok temu rozpoczęłam największą przygodę mojego życia. Wyszłam z telefonem na ulicę i zaczęłam odkrywać dla siebie przede wszystkim kamieniczny Szczecin, ale i inne stareńkie miejsca. Założyłam konto na Instagramie po to, żeby zobaczyć, czy ktokolwiek będzie chciał kupić książkę i zainteresować się nią. Po roku czasu myślę, że warto było, tak? Próbuję, książka już jest gotowa, spotkała się z ogromną życzliwością już w okresie przedsprzedaży. Jest to wspaniała droga nie tylko dla mnie, nie tylko ukazywanie właśnie tego przedwojennego Szczecina, tych pozostałości, które dzisiaj możemy zobaczyć, ale również ta społeczność lokalna i zresztą nie tylko osoby, które mieszkają w Szczecinie, ale również, które kiedyś mieszkały i które do niego tęsknią. To jest dla mnie ogromna magia i ogromna wartość, spotkanie tych ludzi na swojej drodze, tych ludzi, którzy bardzo kochają nasze miasto.